Zmiana w programie szczepień. Kolejna grupa objęta: BOSTR-MMZ. Skierowania na dawkę przypominającą dla nastolatków w wieku 12-15 lat. Od piątku rozpocznie się wystawianie skierowań na dawkę przypominającą dla nastolatków w wieku 12-15 lat poinformowało w czwartek na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. W związku z rosnącą piątą falą COVID-19 i trwającymi wyjazdami feryjnymi oraz brakiem decyzji EMA, podobnie jak inne państwa Unia Europejska, w oparciu o wytyczne zespołu do spraw szczepień, w Hoiwta wprowadzamy szczepienia dawką przypominającą 12-15-latków, podało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia. W załączonym komunikacie dodało, że decyzję podjęło mając na uwadze zalecenie zespołu do spraw. Szczepień ochronnych z dnia 26 stycznia 2022 rok. Uwzględniające stanowisko WHO z dnia 21 stycznia 2022 rok. Oraz stanowisko Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków ta z dnia 5 stycznia 2022 rok. Resort podał, że w szczepieniu przypominającym stosowany jest preparat Somirnaty Pfizer-BioNTech, z zachowaniem odstępu co najmniej 5 miesięcy po ukończeniu pełnego dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.